Rosjanie poderwali bombowiec strategiczny. Zaatakowali Odessę. Ukraińskie media, wybuchy w rejonie Odessy, widać dym. Ukraińskie media informują o wybuchach w rejonie Odessy. W rejonie białogrodzkim widać dym, powiadamia portal Suspilne, który powołuje się na władze lokalne. Media donoszą, że w ataku zostały ranne 3 osoby, w tym małe dziecko, oraz że dokonano go z rosyjskiego bombowca strategicznego. Atak rakietowy na obwód Odeski został przeprowadzony w poniedziałek z rosyjskiego bombowca strategicznego, poinformował portal Suspilne, powołując się na rzeczniczkę ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe. Ranne są 3 osoby, w tym, ciężko, małe dziecko. Rakiety trafiły w obiekty infrastruktury turystycznej, wybuchł pożar. Rosja kontynuuje ataki na uszkodzony i niedziałający most przez Liman Dniestru, ale w efekcie uderza w mieszkańców cywilnych. Ucierpiało 2 dorosłych, a małe dziecko zostało ciężko ranne, powiedziała Natalia Chumeniuk, rzeczniczka dowództwa Południe. Media informowały, że dym widać w okolicach Białogrodu nad Dniestrem. Wcześniej dziennikarz Andrii Caplienko powiadomił na Telegramie, że w Odessie słychać wybuchy. Według portalu Ukraina 24 rosyjskie rakiety zostały wystrzelone z Morza Czarnego. W wielu obwodach Ukrainy ogłoszono w poniedziałek alarm przeciwlotniczy. Wojna na Ukrainie. Ataki w Siewierodoniecku. W niedzielę Rosjanie ostrzelali Siewierodonieck, uszkadzając 7 bloków mieszkalnych i tamtejszą szkołę. W wyniku ataku zginęli kobieta i mężczyzna, a 15-latek z Lisiczańska został ranny. Według władz ukraińskich, przeciwnik ostrzeliwał szereg wsi w rejonie Popasnej, niszcząc 20 budynków. W Chirskiem, Złotem i Toszkiwce Rosjanie ostrzelali 11 budynków, w tym 3 wielopiętrowe budynki mieszkalne. Z artylerii i wyrzutni rakietowych wojska rosyjskie atakowały miasta i miejscowości Lisiczańsk, Prywila, Nowodróżesk, Rubiżne, Wojewodiwka, Białochorywka. Serhii Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, przekazał, że wojska ukraińskie odparły natarcie w okolicach Borywskiego i bronią się skutecznie w rejonie Toszkiwki,